Jesienią i zimą do Polski trafi milion obywateli Ukrainy, którzy będą uciekać przed wojną. Rosja kontra Ukraina. Szokująca wizja przepowiednia Snowidza-Jackowskiego. Dzisiaj przedstawiam nieprawdopodobną wizję przepowiednia Snowidza-Jackowskiego dotyczącą jesieni 2022 na 2023. No, już praktycznie z 2 albo 3 miliony obywateli Ukrainy przyjechało do Polski. A tutaj Jasnowidz Jackowski zapowiada kolejny napływ bardzo dużej liczby ludzi, tak? Co od razu ja nie mam nic przeciwko temu, tylko przedstawiam wizję przepowiednie. No właśnie, jak brzmi ta wizja przepowiednia Snowidza Kuskiego, a także konfrontacja z twardymi danymi, ile ludzi może napłynąć w najbliższych miesiącach o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalikujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Ludzie! nastąpi ogromny eksodus, bardzo dużo ludzi będzie napływało z Ukrainy do Polski, tak zapowiada Jasnowic Jackowski. A słyszałem taką wypowiedź: czytałem taką wypowiedź, że jeden z polityków, minister, to bodajże jakaś kobieta, minister, ale nie wiem, jaki już tam po prostu urzędu mówiła o tym, że do Polski nawet. W okresie jesienno-zimowym może trafić 800 tysięcy ludzi. To był minister, to była pani minister z Ukrainy, nie z Polski. Eee, tak mówi o takich prognozach, czyli można się. Spo... Pamiętajmy, że prognozy polityczne często są zaniżone, czyli można się spodziewać, że do Polski mógłby trafić nawet milion obywateli Ukrainy. Co prawda, Jasnońc nie podał dokładnej liczby e, ludzi, która miałaby trafić do Polski, no ale na pewno to będzie znaczna. Natomiast co takiego? Miałoby tam się wydarzyć, że wypchnęłoby tak dużą grupę ludzi w tak krótkim czasie. No, wiadomo, wojna ma miejsce cały czas. Już bardzo dużo ludzi przyjechało do Polski. Co od razu powiedzieć, ja nie mam nic przeciwko temu, że ci ludzie przyjeżdżają do Polski. Absolutnie. Jest wojna. No nie wyobrażam sobie, co po prostu kobiety mają walczyć, czy dzieci na wojnie. No nie, no trzeba przyjąć po prostu i w Polsce. Tak samo inne państwa powinny przyjąć po prostu obywateli z Ukrainy, kobiety, dzieci, osoby w podeszłym wieku, tak, niepełnosprawne. To jest oczywista sprawa. Mężczyźni powinni zostać, powinni bronić. Dziwię się, że na przykład sporo mężczyzn, którzy mieszkają na terenie Polski, Ukraińców na przykład nie idzie bronić Ukrainy, tak? E, no, oczywiście no, niektórzy mają rodziny i tak dalej, ale ja wielu spotkałem, którzy na przykład nie mają e, żadnej rodziny, w sensie po prostu żony ani dzieci. E, no i na przykład tutaj pracują i mieszkają w Polsce. No ale dobra, to już jest jakby inna, inna sprawa. Natomiast Jasnowiec Jackowski mówi w ten sposób: Widzę, jak Morawiecki zamyka drogi pewne rejony w Polsce, wprowadzony jest jakiś stan w Polsce. Premier, premier przygotowuje się nagłe, y, tutaj y, tak, nagłe przyjęcie bardzo dużej. Liczby w Polsce będzie też prowadzona uchwała o współnarodowości, to będzie dotyczyło właśnie obywateli z Ukrainy. Premier będzie chciał dać im jakoś autonomię. Tak, będzie wprowadzony stan, który będzie pozwalał na wprowadzenie pewnych działań logistycznych w Polsce, że to też pozwoli na pewien podział regionalny Polski ogromny napływ uchodźców do Polski w jednym praktycznie w jednym praktycznie momencie bardzo dużo do Polski przybędzie uchodźców. No i teraz tak, tu nie chodzi o kwestię getta, absolutnie, tylko chodzi praktycznie o kwestie. To, że na przykład może się coś wydarzyć takiego niepokojącego na Ukrainie, że ci ludzie, którzy dotychczas nie chcieli opuścić terenu Ukrainy, opuszczą to, ten teren Ukrainy, to by się zazębiało z tymi więzjami przepowiednimi Jasnowidza Jackowskiego, o których mówił, że na przykład zostanie zniszczona czy też zaatakowana elektrownia atomowa, czy na przykład będzie jakaś użyta broń nuklearno-biologiczna, -biolo czy na przykład chemiczna, co może spowodować po prostu strach, obawy w tych ludziach, którzy zostali na terenie Ukrainy. No, bo też trzeba pamiętać, że nie wszystkie kobiety opuściły Ukrainę, tak? Nie wszyscy ludzie, którzy mogliby opuścić, mogliby opuścić Ukrainę, opuścili. No i może się okaże, że właśnie do Polski przybędzie bardzo dużo. Obywateli Ukrainy, bo coś takiego się wydarzy nagłego, co spowoduje, że właśnie przybędą oni do Polski. Premier prowadzi specjalne regiony, być może właśnie przygotowane na przyjęcie tak dużej grupy uchodźców, a być może po prostu regiony jako formę zabezpieczenia na przykład jakiś region, która tutaj graniczy z obwodem kaliningradzkim, że, że tam trzeba prowadzić jakąś specjalną strefę, no bo skoro na przykład Rosja by, tak po prostu sięgna po, po taki broń, kto, kto wie, na przykład czy nie użyje je, w, 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 na przykład, gdyby chciała zaatakować Polski? I będzie taka obawa, będzie taki właśnie strach. Ale co takiego będzie, no tutaj ciężko powiedzieć, tak, czy to będzie atak na elektrownię atomową. Chociaż muszę powiedzieć, że tutaj też się już po części to zrealizowało. Pierwsza sprawa to był Czarnobyl, tam Rosja zdobyła ten Czarnobyl, potem po prostu Ukraina odbiła ten Czarnobyl. Teraz znowu słyszałem, że po prostu Rosja znowu zaatakowała czy oszczerała największą elektrownię na terenie Ukrainy, co jest bardzo niebezpieczne, tak? Pamiętam, jeszcze przedstawiałem taką wizję przepowiednie, że Rosja zaatakuje elektrownię atomową. Na Nastąpi emisja, e, tak, emisja po prostu nastąpi promieniowanie radioaktywne. I będzie tutaj Ukraina przerzucać się, znaczy Rosja będzie się przerzucać odpowiedzialnością, jeśli chodzi o Ukrainę, będzie wielka afera międzynarodowa. Społeczność międzynarodowa powie basta stop, tak, nie można w nieskończoność praktycznie prowadzić tego konfliktu. No bo tak, oni doprowadzą zniszczenia elektrowni atomowej, a Europa cała będzie ponosić tego konsekwencje, pomimo tego, że nie musi po prostu brać czyni ataków w wojnie, tak? Udziału w wojnie. To tak samo jak Czarnobyl, tak? No nawet taką przedstawiałem wizję, przepowiedni jasnowidza jackowskiego. Która, chyba brzmiała dokładnie Czarnobyl 2 nas czeka, chociaż wiadomo, że nie musi do, do, mieć dokładnie miejsca w Czarnobylu. No i e, właśnie e, tutaj tak, i tam miałby strona rosyjska przerzucać się odpe, e, e, odpowiedzialnością z Ukrainą, że to Ukraina jest odpowiedzialna za to, że dokonała sabotażu. Natomiast Ukraina powie, że to Rosja oszczelała, zniszczyła jakąś elektrownię, po czym nastąpiło roz, rozszczelnienie, czy jak to się mówi tam, e, 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 tej substancji promieniotwórczych, które e, dostaną się do atmosfery, tak? Rozwarstwienie, nie. nie ro, czy jakoś tak po prostu się mówi. No właśnie, i tutaj teraz Jasnowiec mówi w ten sposób, że tutaj w bardzo krótkim czasie do Polski trafi bardzo dużo właśnie uchodźców z Ukrainy. Oczywiście, no to już ta sytuacja miała miejsce, tak? To ma miejsce od lutego do teraz, że tych uchodźców jest bardzo dużo, trafia do Polski, ale tutaj miał być znowu taki po prostu moment kulminacyjny, w którym znowu w krótkim czasie przybyłoby bardzo dużo ludzi, tak? W którym faktycznie przybyłoby bardzo dużo. Ludzi. No może to właśnie być spowodowane jakąś taką sytuacją w życiu jakiejś broni nuklearnej, atomowej, biologicznej, chemicznej albo jakiejś broni fosforowej, tak, praktycznie, chociaż to, o tym też mówił Jasnowiec Jackowski, pamiętam taką wizję, że praktycznie że po prostu będzie użyta broń fosforowa i rzeczywiście strona rosyjska użyła takiej broni fosforowej, która przetapia, przepala praktycznie tej stal, beton, bardzo niebezpieczna, bardzo groźna broń. A więc no niepokojące, szokująca historia praktycznie jeśli chodzi o to, co ma mieć miejsce. No i według jasnowidza Jackowskiego Polska przygotowuje się na ogłoszenie jakiegoś specjalnego stanu w Polsce, ale za Polską też pójdą inne kraje w Europie, które będą wprowadzą ten stan z, z obawy przed praktycznym Faktycznie tutaj w tym, że ludzie wyjdą na ulicę, będą protestować, ale to nie tylko protesty, które miały być miejsce przeciwko władzy, ale po prostu protesty w obawie o swoje życie, że na przykład społeczność międzynarodowa nic nie robi, a tu za naszą wschodnią granicę dzieją się takie dantejskie sceny po prostu Sodoma i Gomora, tak? No, jestem sam ciekaw, jak tutaj to będzie wyglądała cała ta sytuacja. Tam nawet było powiedziane, że nastąpi przyjęcie bardzo dużej liczby uchodźców w krótkim czasie, a także część mężczyzn będzie w stanie gotowości, jeśli chodzi o pobór do wojska, czyli nawet to jeszcze nie nastąpi taki pobór do wojska, że wezwanie bilecik do wojska, ale takie sprawdzenie, jakby lista obecności, tak? kto jest w Polsce, kto nie wyjechał, kto rzeczywiście jest pod adresem zamieszkania. W momencie, kiedy po prostu miałaby być miejsce jeszcze jedna taka sytuacja, wtedy na przykład. Pani Polskie, wezwie poborowych, czy tam no, nie poborowi, poborowi to chyba są w tym określonym wieku, 18-19 lat, tak, ale wezwie wszystkich, którzy po prostu mogą bronić kraj, tak, teraz co tam od 18, chyba do 55 roku życia, czy do 60 roku życia. Mężczyźni, chyba żołnierze, po prostu czy mundurowi to mają wydłużony ten czas, tak, chyba e, cywile mają do 55 roku życia, a chyba e, mundurowi, nawet ci na emeryturze, mają po prostu e, wydłużone do 60 roku życia, można ich pod, powołać do. E, do wojska, do obrony kraju. No więc tak miałaby brzmieć. Przerażająca, jeśli chodzi o to, co nas czeka w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach, Sodoma i Komora, bardzo duży, faktycznie, to napływ ludzi z Ukrainy w krótkim czasie. No Zobaczmy sobie, że teraz na przykład Jasnowic Jackowski mówił o tym, że jeśli chodzi o lipiec i sierpień, nastąpi pewien przełom, jeśli chodzi o relacje ukraińsko-rosyjskie, co według społeczności ukraińskiej będzie uznawana za ogromny sukces przełom, natomiast to jeszcze nie zakończy działań militarnych. Nie będzie można powiedzieć o, o tym, że nastąpi pokój, a może to jest granie na czas. Tak, właśnie Putin specjalnie w ten sposób postępuje. Zresztą, Putin wielokrotnie pokazywał dwa oblicza. Tak, na przykład tam mówił, że tutaj będą korytarze humanitarne, a następnego dnia oszczerał te korytarze humanitarne. Kolejna kwestia, podpisywał tam szojgów w Turcji porozumienia ze strony ukraińską. Posiednikiem była Turcja, że będzie swobodny przepływ, jeśli chodzi o zboża, żeby nie był głód na świecie. Następnego dnia niszczyli, praktycznie tutaj porty z tym zbożem tak czyli no to jest charakterystyczne tak samo tutaj może być sytuacja tak, tutaj taka sama może być po prostu sytuacja, że Rosja będzie chciała uśpić przeciwnika, a później zaatakuje ze zdwojoną siłą, przygotuje po prostu czas na to, żeby zewrzeć szyki, przygotować po prostu wojsko, sprzęt wojskowy i zaatakować. No właśnie, to wszystko dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki, za słuchaj, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry, no oby ta wizja przepowiednia jasnowidza nie zrealizowała się. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!